Hej, siemanko, z tej strony Mudu. Dzisiaj będzie test hot doga z żabki. Właśnie po niego idę zakupić. Powiem wam, że ciekawa sytuacja jest, bo przedwczoraj ten hot dog kosztował 1,50 zł, tylko kupiłem za tyle. Dzisiaj byłem, ale niestety już się skończyły i również kosztują po 1,50 zł. To jest no chyba najtańszy hot dog w Polsce, bo tańszego podejrzewam, że już nie znajdziecie. A jest zajebisty, bo ja prawie codziennie jem te hot dogi i kurde, są tak zajebiste, że zaraz wam pokażę. Tylko sobie zakupię. Dobra, ja już jestem, mam swojego hot doga, tak się prezentuję, nie wiem czy zobaczycie. Mówię wam, że ja te hot dogi jem prawie codziennie. Niestety teraz byłem w innej Biedronce i kosztuje 3 zł. Także tylko w jednej Biedronce jest taka promocja, że 1,50 zł. Wziąłem sobie sos cząstkowy i duński, zajebisty jest duński sos, to wam polecam. Dobra, próbujemy. Powiem wam, że jeszcze są dwa rodzaje, bo jest jeszcze z kabanosem i jakiś mieszany chili, ale tego z kabanosem ani chili wam nie polecam, bo to jest hot dog, to ma być hot dog, ma być z parówką, wam powiem. Nie, tam ja raz jadłem tego z kabanosem, to mi się trafiła jakaś szorstka taka. Wam powiem, że nie, jak jecie to z parówką najlepiej. Dobra, próbujemy. No, powiem wam, zajebisty, najlepiej. Czekajcie. Dobra, już jestem. Nie wiem, jak w ogóle to nagranie będzie wyglądało, bo jest noc. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w ogóle. Ta bułka, powiem wam, że fajnie taka przypieczona jest, bo najpierw on pieczy tam bułkę, później wsadza do niej parówkę, która jest ciepła. Także za 3 zł macie ciepłego hot doga. Także no, kurczę, nie mam, że się opłaca, więc za te 3 zł. Ja jeszcze będę polował na te za 1,50 zł, bo to naprawdę jest rewelacja wtedy, opłaca się. Fajna, chrupiąca bułka, ta parówka też fajna. Ten sos duński mnie chyba najbardziej smakuje. Do wyboru chyba macie jeszcze arabski, nie wiem, jakieś tam inne. Jakiś normalny chyba ketchup też macie. No ja sobie zawsze biorę ten duński, jeszcze czasami czosnkowy, bo też jest dobry. Hot dog nawet taki spory. Ale żeby się najeść, to chyba trzeba takie ze 3 zjeść. Bez problemu dam radę 3 zjeść. Dobra. To byłoby na tyle. Napiszcie mi w komentarzach, czy też jecie takie hot dogi na szybko z żabki. Bo ja powiem wam, że prawie codziennie takie wcinam. I czy wam smakują? I jaki hot dog waszym zdaniem jest najlepszy i gdzie? No i to byłoby na tyle. Jak się podobało, dajcie łapeczkę w górę. I do następnego razu, trzymajcie się, hej!